Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku Twój jednoślad zanim zepsujesz. Mamy dzisiaj taki przypadek, o którym chciałem opowiedzieć. Nie wiem, to nie będzie chyba dzisiaj prosty film, bo ja coś czuję, że po tym filmie będzie się lała na mnie fala hejtu. Ale to jest taki przypadek i ja nie mogę po prostu wytrzymać, muszę to pokazać. Mam zgodę klienta mojego na pokazanie numeru rejestracyjnego tego pojazdu. A czy go pokażę, to jeszcze się zastanowię. Ci, którzy ten skuter naprawiali, były to dwa serwisy u nas na Śląsku, powinni wiedzieć, co to jest za skuter, czy to jest skuter i co tam nie działało, bo objawy są naprawdę takie oczywiste, widoczne gołym okiem. Ja zawsze powtarzam ludziom, żeby się próbowali uczyć, żeby próbowali używać głowy, mózgu. Jeśli coś chcemy robić, a nie mamy o tym pojęcia, to poczytajmy może o tym, albo posłuchajmy innych ludzi, którzy się na tym znają. Szukajmy, mamy internet, mamy takie czasy, w których możemy dużo rzeczy znaleźć w internecie, niekoniecznie i nie zawsze dobrze naprowadzających. Aczkolwiek dużo rzeczy można pożytecznych znaleźć i naprawdę takich które mogą nam pomóc w naprawie albo ukierunkować nas w pewnym sensie, jeśli chodzi o jakieś niedomagania silnika, czy to dwusuwowego, czy czterosuwowego. Sorry za ten wywód, za ten wykład, ale ja to muszę powiedzieć, bo z reguły staram się robić krótkie, konkretne filmy, bo nie mam na to czasu, ale ten przypadek mnie normalnie może nie zainspirował, ale mam naprawdę wielkiego nerwa na to, że wyciąga się od ludzi kasę za coś, czego się nie robi, motor jest nie do końca sprawny, a nawet jeździ gorzej niż po prostu został oddany, przed oddaniem do serwisu i ktoś za to bierze pieniądze i twierdzi, no niestety myśmy to tak zrobili, to jeździ, naszym zdaniem. Mamy tutaj skuter Kymco Vitality 52T. Osoby, które posiadają, to jest, ja go pokażę tak i wrócę kamerą na mnie. Osoby, które posiadają ten skuter, wiedzą, co ten skuter potrafi jako 50K po odblokowaniu, prawda? Także ci, którzy mają ten skuter i mają go odblokowany, bez żadnych ulepszeń tuningowych pod tytułem wydech i tak dalej, wiedzą, że ten skuter naprawdę jest żwawy, prędki, szybki, naprawdę. To jest naprawdę skuter, nie wiem co znaczy napis Vitality, ale z jakąś witalnością mi się kojarzy, więc jest tak witalny, że ma tyle energii w sobie, że po prostu ciągnie. Ja to tak widzę. Naprawdę mnóstwo w życiu naprawiałem tych skuterów i każdy skuter naprawdę bardzo, bardzo fajnie jeździ, jest mocny, szybki. Naprawdę potrafi lecieć 70 na godzinę. Więc ci, którzy mają ten skuter, wiedzą jak on chodzi. Teraz tak, wracając do tych serwisów dwóch, które nie potrafiły sobie tym poradzić. Jeden serwis zmienił gaźnik, to już drugi serwis, z tego co pamiętam, jak klient opowiadał, nawet nie wziął za to pieniędzy za ten gaźnik. Pierwszy serwis nie naprawił motorka, znaczy twierdził, że go naprawił, ale stwierdził, że już chodzi wszystko dobrze. Jeszcze kazał sobie, nie naprawił motocykla, kazał sobie zapłacić jeszcze klientowi za transport, bo oni go oddają. Bierz pan ten skuter, my go już nie chcemy naprawiać. Nie wiem, co to za serwis. Ludzie, jeśli prowadzicie serwis, a nie macie w tej dziedzinie jakiegokolwiek wykształcenia, czy nie wiem, pasji, czy jakiegokolwiek rozeznania, nie bierzcie się za to, bo zaczniecie przyjmować ludzi z ulicy, którzy wam powiedzą po pierwsze, że wszystko potrafią, a okazuje się, że jest odwrotnie, że nie wiedzą nawet, co to jest wał korbowy i magneto, mówiąc starym językiem, naprawdę, już starym językiem, już nie mówiąc koło magnesowe alternatora, jak się to teraz powinno nazywać, tylko mówią magneto, bo tak się kiedyś mówiło, ja jestem ze starej daty, starej szkoły. Więc jeśli komuś powiesz koło magnesowe albo chociażby magneto, no to on nie wie, zielony, nie wie co jest, ale on twierdzi, że tak, ja po prostu naprawiam wszystko elegancko. Też miałem takiego mechanika, pracował tylko miesiąc i go zwolniłem, bo stwierdził, że on naprawdę umie. Już naprawdę mnóstwo mechaników próbowałem przyjąć, no żaden u mnie długo nie zagrzał, z racji tego, że no po prostu ludzie dużo twierdzą, że potrafią, a nie potrafią nic. W przeciwności do mojego Kevina, synka, wiecie, który ze mną pracuje, mój syn jest na moim poziomie i uczył się tego przez 7 lat,
a jest na poziomie mojego doświadczenia 20-letniego ponad. Więc naprawdę szybko się uczy. To trzeba lubić, to trzeba kochać i trzeba mieć jakieś zacięcie do tego. Uwierzcie mi, moi drodzy. I przyjmowanie ludzi, którzy są po szkole technicznej, technikum mechaniczne albo... Technikum mechaniczne to dajcie sobie już spokój, od razu ja mówię, bo tam jest tylko teoria. Jak jest technikum mechaniczne i ktoś ma praktykę w warsztacie samochodowym i przychodzi naprawiać motocykle po tym, że ma praktykę dopiero na drugim roku, bo pierwszy rok zamiata warsztat, to przepraszam, sorry, ale to nie jest nauka ludzi. Jeśli tak warsztaty będą robiły, to nigdy nie wykształcimy dobrych mechaników. To jest moje prywatne zdanie, naprawdę. Ja tego sam doświadczyłem, bo chodziłem też do szkoły mechanicznej. Uczyłem się za mechanika samochodowego. Pierwszy rok kazano mi sprzątać warsztat. Po pół roku powiedziałem, dziękuję, do widzenia, ja się nie będę tu uczył, bo ja chcę się uczyć naprawy, a nie zamiatania. Zamiatania to ja się uczyłem w szkole podstawowej w drugiej klasie, jak żeśmy robili porządki na podwórku, to ja umiem zamiatać. To już, tego się już nauczyłem i babcia mi to tłumaczyła, jak to się robi dobrze. Także jeśli chcecie uczniów do tego, żeby przynieść podaj po zamiataj, no to sorry. Z tego chleba nie będzie, moi drodzy. Z tej mąki chleba nie będzie, bo ludzie muszą mieć styczność z czymś, żeby po prostu tego dotknąć. Trzeba to zobaczyć. Powiem wam ciekawostkę, mój Kevin jak zaczynał u mnie, nie było, że ja mu coś tam mówiłem, jakieś teorie, wykłady robiłem, tylko po prostu przyszedłem, był silnik do naprawy od klienta, dałem mu ten silnik, powiedziałem, trzeba wymienić to i to i to, to trzeba zrobić tak, tak i tak. On to zebrał, zrobił, co prawda musiałem przypilnować, żeby to było dobrze zrobione. Wiadomo, człowiek, który nie miał z tym nigdy styczności, będzie się mylił. Chociaż może być bystra jak jasna cholera. Ale przyszedłem, podszedłem do niego, wytłumaczyłem, słuchaj, to jest tak, i ten silnik działał i on jeździ do dzisiaj. A to było 7-8 lat temu, sobie wyobraźcie. Więc dobry nauczyciel, ktoś, kto się zna i będzie tego pilnował, na pewno to będzie hulało. I nie będzie takich przypadków jak z tym skuterem, gdzie klient jest odprawiany z kwitkiem i płaci 300-400 zł za naprawę praktycznie niczego. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Ja wam zaraz pokażę, o co tu chodzi, jak ten silnik pracuje. Ten klient przyjechał na mnie, przepraszam za stwierdzenie ten. Klient przyjechał na tym skuterze do mnie z Rudy Śląskiej. Nie wiem, ile jechał, ale dobra. Co ja powiem, no. Ja jechałem tutaj u mnie pod górę, nie szło się odepchnąć, a jest nachylenie, może 3 stopnie pod górkę. Miał naprawdę facet nerwy. A powiem wam wbrew pozorom, naprawdę fajny, spokojny człowiek, tym bardziej, że tym skuterem jeździ jego mama, która już ma swoje lata, więc musimy ten skuter zrobić tak, żeby on po prostu śmigał. Ja przepraszam was za to długie wprowadzenie, za ten wywód techniczny i za te moje gadanie, ale ja musiałem to powiedzieć, wyrzucić z siebie, no bo nie wiem, nie potrafię, naprawdę mam strasznie nerwy. Ludzie, uczcie się, słuchajcie, szukajcie, próbujcie. A nie, że ktoś zrobił, czegoś nie dokończył, albo się nie da, no i... Najlepsze naprawy są takie, żeby wymienić świece i po prostu przekręcić śrubę w gaźniku i wziąć w gaźniku, wziąć za to 500 zł. Bo tak teraz, takie mamy czasy, tak robią właśnie ludzie. Dobra. Ja za chwilę uruchomię ten silnik, zobaczycie po prostu, jak to wygląda, co się z nim dzieje. No i będę po kolei tłumaczył, co będziemy robili, co będziemy sprawdzali, czym to mniej więcej może być spowodowane. Ok, moi drodzy, odpalamy silnik, przepraszam, odpalamy silnik i słuchamy, co się dzieje. Zobaczcie, jak ten silnik pracuje. On już jest ciepły, bo był zimny, to była katastrofa, więc posłuchajcie, ja otworzę pełną manetkę za chwilę i zobaczymy, co się będzie tam działo. Tak pracuje ten silnik na pełnych obrotach, na manetce do otwartej do oporu. Słuchajcie, to ten silnik, jak wiecie, nawet nie jest zablokowany, bo on jest zablokowany i tak nie powinien pracować, a ktoś stwierdzi, że ten silnik tak powinien chodzić i on tak będzie chodził. Moi drodzy, przejdziemy teraz na drugą stronę. Ja już profilaktycznie zdjąłem filtr powietrza. Ci, którzy mają wprawione ucho, już słyszą, że ten silnik chodzi albo z filtrem stożkowym, albo bez filtra powietrza w ogóle. Bo taki dźwięk taki silnik wydaje dwusuwowy. Także przeniosę kamerę tam i pokażę wam, co się dzieje z gaźnikiem, jeśli ja otworzę manetkę do oporu. Nie będę wyłączał nagrywania, żeby coś nie ciąć filmu.
bo potem to muszę montować. Zaobserwujcie sobie teraz wylot gaźnika. Nie wiem, czy to będzie widać, muszę chyba tutaj dać. O. Sorry, że nastawiam tak, ale podczas nagrywania, no ale jakoś trzeba sobie radzić, nie? Dobra, i już dajemy teraz, o, ogląd, patrzcie, zaobserwujcie tylko wylot gaźnika, co się dzieje, jak ja otwieram manetkę do końca. O, nawet trzeba dodać gazu, żeby ten silnik odpalił. Silnik po prostu pluje paliwem. Jak widzicie, taka mgiełka się cofa. Jest naplute paliwem na ręce. Ręką mam całą mokrą. Więc moi drodzy, to nie jest normalne zachowanie. Czym to może być spowodowane? Już wam mówiłem, moment. Tylko żebyście mnie tutaj widzieli, bo nie chciałbym gadać do kotleta. Tylko do was. Moi drodzy, są dwa powody takiego zachowania. Za duża dysza to na pewno jest pierwszy powód. Drugi powód, zawór membranowy, który jest odpowiedzialny za to, żeby spaliny, żeby wciągnięte powietrze do silnika nie cofało nam się w tym modelu silnika do tyłu, jest po prostu nieszczelny i się nie domyka po prostu, tak? I cofa się i dlatego wypływa ten gaźnik, to paliwo na zewnątrz, w drugą stronę do tyłu. Po prostu jest taka cofka i silnik nie jest wydajny. On jakby w dwóch kierunkach pracuje, tu co sobie weźmie, to sobie wypluje i po prostu nie potrafi jechać. Zdejmiemy sobie teraz siedzenie i zobaczymy, ja to już wcześniej odkręciłem i zobaczymy, co tam jest dalej zrobione. To, co tu jest zrobione, to mnie po prostu... Ach, to jeszcze, to jest jedna historia, słuchajcie. To mnie po prostu zemdliło. Moi drodzy, więc otwierając to siedzenie, pokażę wam, jak serwis oddał skuter. Tak, może to będzie widać, zaraz. Powinienem to powiedzieć na samym początku filmu, ale moi drodzy, ja nie mam zamiaru, mój film nie jest od tego, żeby jakieś serwisy szkalować, obrażać, negować, ale mogę negować ich doświadczenie, bo nawet jeśli ktoś mi mówi, że naprawia motocykle 20 lat, ale on poważne motocykle naprawia, skutera nie ruszy i nie wie, jak się naprawia dwusuwy, to dla mnie to nie jest mechanik, wiecie, bo większość serwisów robi wymianę oleju, filtra, powietrza, czyszczenie motocykla i to jest cała ich naprawa. Poważam bardzo serwisy, które naprawiają silniki, robią remonty, potrafią wyjąć taki duży silnik panewkowy i naprawić go, to jest doświadczenie. I to, że naprawia silniki na przykład z Hondy tam R1, tysiączki, ale naprawi przy tym też skutera 50 dwusuwa, to jest dla mnie wyczyn. Naprawdę, może ja tutaj za dużo mówię, że to wyczyn jest, ale naprawdę to się z tym równa, bo kogo ja pytam, zapytam poważnego mechanika prowadzącego serwis albo pracującego, mówi, on z Chińczyka nie naprawia, bo dla niego to nie jest motor, nie? To słuchaj, chłopie, albo pracujesz na chleb i chcesz nieść temu światu coś dobrego, żeby ludzie byli zadowoleni, albo walnij się młotkiem gumowym w głowę, bo ja bym w życiu takiego czegoś nie powiedział. Dobra, po coś mamy doświadczenie i go używamy, tak? Dobra. Moi drodzy, i jak widzicie, gaźnik był wymieniany. To nie jest gaźnik już oryginalny, bo to jest po zamiennik gaźnika do Kiemco. Zamiennik oryginału, ale identyczny i jest niepodpięte ssanie. Jak podepniemy ssanie, znaczy inaczej, z odłączonym ssaniem silnik, jeśli jest ciepły, dostaje potrójną dawkę paliwa, wyobraźcie sobie. Dysza wolnych obrotów coś daje, dysza główna daje paliwo i jeszcze otwarte ssanie daje paliwo. Mamy podwójną, potrójną dawkę paliwa, której ten silnik nie potrafi przepalić, bo trzeba by tam wsadzić 70, żeby to zaczęło uchulać. Wtedy by to się może wyrównało, ale mówimy o 50, która tutaj jest i powinna działać. Więc jak można oddać skuter z niepodłączonym ssaniem, które praktycznie teraz jest niesprawne, prawda? Powinno się wyłączyć to ssanie i ten silnik powinien hulać. Moi drodzy, ja teraz to ssanie podłączę dla was tutaj do instalacji, bo po prostu wtyczki są inne. Ja wam pokażę, jak wygląda oryginalna wtyczka z oryginalnego gaźnika. Ja się chyba pokuszę o to, żeby zamontować ten oryginalny gaźnik, który był. Tu mamy takie ssanie, zobaczcie.
Takie ssanie, znaczy ssanie, kurczę, ssanie jest tutaj, przepraszam, a takie mamy podłączenie. Tam jest inna wtyczka, ponieważ no te chińskie ssania troszkę inaczej wyglądają, a ja bym się jeszcze pokusił, powiem wam szczerze, o przełożenie tego ssania oryginalnego do tego nowego gaźnika, ale jestem też ciekaw, co się dzieje w tym gaźniku, że ten motor nie jedzie. Dobra, teraz jeszcze jedną rzecz, którą chciałem wam powiedzieć. Pewien serwis powiedział klientowi, że na cylindrze jest rysa, trzeba ten cylinder wymienić, no bo to inaczej nie pojedzie, nie będzie siły. Podejrzewam, że serwis już się brzytwy łapał, bo są też takie powiedzenia, że tonący brzytwy się łapie, więc już nie wiedzieli co wymyśleć, powiedzieli, że cylinder, że sprężanie jest 3 atmosfery i motor nie jedzie. Tu sprężanie będzie, podejrzewam, około 6 atmosfer, bo tyle ma dwusów nawet na nowym cylindrze. Klient sobie wymienił cylinder na nowy. Stary mam tutaj pod siedzeniem, zostawił mi go, zaraz wam go pokażę. I problem jest taki sam. Pokazuję wam cylinder. On jest troszeczkę z piachu, bo tak wrzucony do siedzenia. Słuchajcie, tłok wygląda tak. Wielu ludzi, którzy naprawiają skutery, motocykle, wiedzą, że ten tłok już nie jest prawidłowy. Ale zobaczcie, pierścienie dookoła tego tłoka są świecące, więc na pewno szczelność była i na pewno nie było 3 atmosfery, moi drodzy mechanicy. A nagar tutaj na tym denku tłoka może wyłącznie świadczyć o tym, że ten silnik po prostu dostawał za dużo oleju, złego oleju, nie dobrego oleju, tylko złego, i za słaby był wydech. Może być też tak, że jest przytkany wydech, ale to jeszcze sprawdzimy. Tok jest spalony, bo była temperatura. Stwierdzili, że jest rysa na cylindrze, ale te rysy tam klient nie znalazł niestety, wiecie, i ja wam powiem, to jest najgorsze, że ktoś mówi coś klientowi, bo myśli, że ktoś jest w ciemię bity. Klient sobie wyjął cylinder, sprawdził go, a cylinder był idealny. No i drodzy, tego cylindra nawet nie myłem. Nie wiem, jak wam to pokazać. Zobaczcie. Tu nie ma żadnej rysy. Ten cylinder jest świecący. Nie ma nawet tak zwanego rantu, który powstaje w wyniku zużycia tego cylindra. Tu jest przejechane, proszę was, moi drodzy, 25 550 km na tym cylindrze. To jest oryginalny cylinder od Kymco. Tak, oryginalny Kymco, zobaczcie, który ma przejechane 25 500 i nie ma nawet rantu. Jeśli jest rant, to znaczy, że ten tłok i cylinder już jest zużyty, gdzieś tam się coś może dziać, wtedy jest owalny tutaj, jest nieszczelność, chociaż jest szczelność, bo wszystko się równomiernie zużywa, to musiałoby być naprawdę taki luz, że wtedy przedmuchy na dół tłoka. Ale tu nie ma żadnej rysy. Taką ciekawostkę wam powiem, nawet gdyby była rysa, to ten silnik pojedzie. Jeśli będziemy mieli rysę tutaj u góry, w momencie sprężania i spalania od okienka do góry, to wtedy jest prawdopodobieństwo, że ten silnik może tak się zachowywać i będzie słabną, nie wejdzie na obroty, nie zapali. Jeśli będziemy mieli rysy pod tym na tłoku, na cylindrze, na tłoku, nic się nie stanie. Także cylinder jest idealnie dobry, ktoś klientowi próbował wcisnąć, że tam jest jakaś rysa, ale tak jak mówię, nawet tam nie zajrzeli, a coś powiedzieli. Tak się nie robi, moi drodzy, bo to nie jest profesjonalne, to nie jest fachowe. Jeśli chcecie naprawiać motocykle, skutery, przyłóżcie się do pracy, sprawdźcie, co jest zepsute, a potem powiedzcie klientowi, bo już ten klient do was na pewno nie wróci. Ja też bym nie wrócił do takiego serwisu, gdyby ktoś mnie tak w bambułkę załadował. Dobra, moi drodzy, w takim wypadku, jak widzimy, no... Ja podejrzewam, że wydech będzie zawalony, ale dobra, to zaraz sprawdzimy. Na początek zdemontuję ten nowy gaźnik, przełożę ssanie, jeśli będzie pasowało, z tego oryginalnego gaźnika do tego nowego, bo musiałbym tamten gaźnik wyczyścić, aczkolwiek zobaczymy, jaka tam jest dysza i sprawdzimy stan tego zaworu membranowego, czy aby nie jest uszkodzony, a podejrzewam, że może być. Dobra, ja się przykładam do demontażu gaźnika, zaraz wam to wszystko pokażę, jak to, moi drodzy, wygląda, żebyście mogli zaobserwować. No i sprawdzimy, co tam się w tym gaźniku dzieje. Ok, moi drodzy, zdemontowałem gaźnik,
otworzyłem ten gaźnik, jest czysty, czyściutki, już wam pokażę. Zobaczcie, gaźnik czyściutki, elegancko. Ale co ja tutaj widzę? No ktoś włożył gaźnik, myślał, że będzie ok, ale tu dupa zmoczona, że tak powiem. Dysza w tym gaźniku, moi drodzy, przez tą dyszę, to ja widzę cały rybnik. To jest chyba 120 dysza założona. Oczywiście ona nie jest opisana, ale z doświadczenia mojego tyluletniego widzę, że to jest dysza co najmniej, oj kurde, z 200, 2 mm dziura jest. To jest 50 i w najgorszym wypadku największa dysza, która to powinna być, to około 0,75 mm. Ja tu zamontuję teraz dyszę 0,65 i zobaczymy, jak to się będzie zachowywało. Zamontuję tutaj ssanie z oryginalnego gaźnika. Ja to robię dla próby, bo chyba coś mi się wydaje, że tamten oryginalny gaźnik zamontuję. I porównamy też te dysze. Więc ja tutaj wkładam dyszę 65 albo 70. Tu jest dysza 5 mm, to znaczy gwint jest 5 mm albo 4, zaraz to sprawdzimy. Zamontujemy i zobaczymy, co będzie się działo. Ale wcześniej jeszcze zdemontujemy zawór membranowy zwrotny, który sprawdzimy, czy on w ogóle działa. Jak działa, co z nim w ogóle się dzieje. Dobra, ja zabieram się za wymianę dyszy, poskładanie gaźnika, wymienię to ssanie i zdemontuję ten zawór membranowy, żebyście mogli zaobserwować również, co tam się dzieje. Moi drodzy, gaźnik poskładałem, wymieniłem dyszę niestety na 72, bo nie miałem 65. Uruchomimy ten silnik, bo jeszcze nie ruszałem tego zaworu membranowego, żeby nie było potem, że nie wiadomo, co było przyczyną, bo żeśmy to naprawili, to żeśmy naprawili, więc gaźnik z mniejszą dyszą zamontowałem. Zobaczymy, co się będzie działo na tym zaworze membranowym, który tam pluł. Odpalimy to, tak jak przedtem, bez filtra i zobaczymy, co się dzieje. Jak widzicie, jest to w takiej pozycji, jak było sytuacji. Ssanie nie podłączone jak przedtem, zobaczymy, co się będzie działo. O! Zobaczcie! Damy gazu. Moi drodzy, jest jedna bardzo dobra nowina, bo jak widzieliście, po dodaniu gazu do maksa za chwilę motor zaczął spadać z obrotów i się dławić, dusić, jakby coś go po prostu, jakby coś go, nie wiem, zalewało, ale to nie jest zalewanie, moi drodzy. To jest za duża dawka powietrza i powietrze gasi płomień w tym cylindrze, no i po prostu za mało paliwa, za dużo powietrza. Zamontujemy teraz filtr powietrza i spróbujemy to samo zrobić z filtrem powietrza, który wyrówna nam ciśnienie przed gaźnikiem, podciśnienie przed gaźnikiem. Sprawdzimy, jak to będzie się zachowywało. Tu mam filtr powietrza, ja go tutaj zamontuję. Przykręcę go tu śrubokrętem, żeby sobie chociaż na tej obejmie wisiał i zobaczymy, co się będzie działo. Do filtra, powiem wam, de facto jeszcze do środka nie zaglądałem, więc nie wiem, czy ten filtr w środku nie jest wybebeszony, czy jest zwężka fabryczna tego filtra, ale to nieistotne, będziemy za chwilę na to patrzyli. O! To robimy próbę, co? Jest postęp. Musiałem przytkać troszeczkę, jak widzieliście, ręką dolot powietrza, bo jeszcze to powietrze za swobodnie przechodzi przez filtr. Następną dyszę, którą mam i mógłbym zamontować, to jest dysza 80. Zaraz sprawdzę. Nie wiem, czy tą dyszę montować, to będzie trochę za duża dysza. Następna dysza w zestawie to jest 80. Nie mam 75, żeby założyć, moi drodzy. Ale mogę spróbować założyć tą 80. Zamontuję dyszę 80, założymy filtr, zobaczymy, co będzie się działo. 72 to jest jednak jeszcze za mało, jak widzę. Potem jeszcze sprawdzimy wnętrze filtra, czy tam wszystko jest aby w porządku. Ale jeszcze wcześniej zrobimy z tą dyszą porządek i zobaczymy, co będzie się działo, dobra? Także przystępuję do wymiany dyszy na 0,80 mm. Ok, moi drodzy, dysza wymieniona,
filtr założony, odpalamy, patrzymy, co się dzieje i wtedy będziemy myśleć, co musimy jeszcze podregulować. Dobra, ja skieruję kamerę na skuter, żebyście widzieli, jak to wygląda. Filtr podłączony, odpalamy. Oczywiście sanie nie jest podłączone, pamiętajmy. Pełna manetka, jak słyszycie, już jest coś nie tak. Jak słyszeliście zachowanie tego silnika w tym momencie, i to oznacza, że dysza 0,80 mm jest za duża, więc musielibyśmy mieć 0,75, ale ja założę tą 0,72 i resztę będę regulował filtrem powietrza, a jak to zaraz, za chwilę Wam pokażę, z tym, że teraz zajmę się tym zaworem membranowym, który miałem sprawdzić wcześniej. Powiem Wam tak, tu raczej nie działa dozownik, ponieważ mam cały czas wypięty wężyk z dozownika, silnik bardzo dymi, na niebiesko, jest jakiś cholernie zły olej tu nalany, już po samym zapachu czuję, że to nie jest olej dobrej klasy. No i musimy zobaczyć, co się dzieje z tym dozownikiem, bo ktoś leje tutaj, widzę na siłę, olej do paliwa, a to nie powinno tak wyglądać, mamy po to skuter ładny, żeby to wszystko nam działało jak należy. Dobra, ja biorę się za demontaż tego filtra, nie, przepraszam, filtra powietrza, za demontaż tej dyszy i wymiany na 72 z powrotem. I demontaż zaworu membranowego. Jak widzicie, regulacja gaźnika to nie jest taka prosta sprawa. Musielibyśmy mieć teraz co pół milimetra dyszę i je wymieniać sukcesywnie w dół na 0,75, 0,70 a damy 0,72, bo tylko taką mam. Będę musiał chyba zamówić 0,75 i 0,70, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądało dalej. Dobra, tak jeszcze według mnie gdzieś ten silnik może dostawać lewe powietrze, aczkolwiek na wolnych obrotach bardzo fajnie pracuje. Z tym, że to był test jeszcze na saniu niepodłączonym. Ja podłączę za chwilę też sanie na tej dyszy 0,72 z oryginalnego gaźnika i przy okazji sprawdzimy, jaka tam jest dysza. Może zamontujemy ten gaźnik i sprawdzimy, jak na tym oryginalnym gaźniku będzie pracowało. Co Wy na to? Należałoby tak zrobić, prawda, bo nie wiadomo, czy ten gaźnik, gdzie był kupiony, co to było i z czego to jest zrobione. Podejrzewam, że chińska podróba, więc będzie z plasteliny, z gównolitu tak zwanego. Dobra, demontujemy ten zawór membranowy w końcu. Koniec tej gadki. Tak, moi drodzy, przyszedł zawór membranowy, zamówiłem oryginalny Kiemkowski, żeby nie było, że jakiś zamiennik, aczkolwiek zamienniki też nie są złe. Jeśli potrzebujecie do dostania w naszym sklepie, jeśli ich tam nie znajdziecie, napiszcie w formularzu kontaktowym, przepraszam, to po prostu wyślę link do tego, tylko taka jedna prośba, na zasadzie ten link nie takiej, że ktoś prosi o cały zestaw części, jak to niektórzy robią, bo po prostu się nie chce szukać. No, sklep jest w miarę intuicyjny, więc wszystkie części można bez problemu poszukać. Dobra, ja to montuję, zobaczymy, co będzie się działo dalej, nie? Tak, moi drodzy, zamontowałem zawór membranowy, nowy. Wymieniłem dyszę i mamy bardzo wielką poprawę. Ale w dalszym ciągu nie ma pełnej mocy ten silnik. Już nie będę tego odpalał 20 razy, Wam pokazywał. To wszystko, co się dzieje, to składa się właśnie na tą słabość tego pojazdu. No i doszedłem już teraz do tego, co już w ostatecznym... No bo wszystkie ewentualności wykluczyłem. Więc doszedłem do tego już, że ostatnią rzeczą może być układ wydechowy, który jest zatkany. A za chwilę Wam powiem jak. Moi drodzy, z racji tego, że jestem upartym człowiekiem, zanim jeszcze zadzwoniłem do tego klienta, postanowiłem przewiercić w wydechu ostatnią przegrodę. To jest ostatnia przegroda z tyłu.
tym miejscu jest ostatnia przegroda. Przewierciłem ją wiercłem 10 mm. I ku mojemu zdziwieniu motor ożył, no. No ale tak jak mówiłem wcześniej, na to wszystko składały się te wszystkie usterki, które... na tą usterkę z tą słabością składały się reszta tych elementów, znaczy zawór membranowy, ten gaźnik z taką dyszą dużą, to chyba setka była czy 120. Gdzieś ktoś kombinował bez sensu. Odpalimy sobie teraz, zobaczymy, ja już go odpalałem, więc zobaczcie jak to się teraz kręca. Jak widać, skuter pracuje. Oczywiście jeszcze nie mam podłączonego sania automatycznego. Jeśli sanie nam się wyłączy, dawka paliwa nam się na ciepłym silniku wyrówna. Wtedy ten silnik dostanie pełnej swojej mocy. Moi kochani, także widzicie, taka prozaiczna usterka. I to zawsze zostawiam na koniec, bo jak już zacząłem szukać i widziałem, że w tym gaźniku jest pokopane, to szedłem dalej. Tropem tych elementów, które po prostu mogły być uszkodzone. Ja widzę, że tutaj ktoś tam kiedyś tuningował, bo to nie są oryginalne metalowe, że tak powiem, zaworki, tylko ktoś karbony wsadził, jakieś plastiki, więc no, siłą rzeczy nie miało to racji bytu. Wymieniłem na nowy mam metalowy oryginał, także elegancko będzie pracowało, plus jeszcze ten silikon, który tu widzicie, no to jest masakra. Tyle silikonu nie walimy. Jak już nie macie uszczelki, moi drodzy, cienką warstwę. Pamiętajcie, w motoryzacji jest wszystko robione na maszynach CNC. Tutaj już wszystko jest robione na maszynie CNC, więc każde wykrojenie takiego na zawór membranowy, takiego miejsca, jest bardzo precyzyjnie wykonane. Jeśli wy dacie tylko taką malutką, delikatnie warstwę silikonu z tej i z tej strony, to w zupełności wystarczy. To się rozpłynie, uszczelni i będzie ok. No ale nie tyle, no bo to gdzie nakleić, zaciśniecie, to widzicie co się dzieje, takie wargi są w środku, potem to się rozpuszcza przez paliwo. Pamiętajcie, że silikon, jeśli nie jest odporny na paliwo, to on będzie się rozpuszczał i jest taki, widzicie, on tu jest miękki. Tu jest twardy, a tu jest miękki, bo paliwo wszedł w reakcję z benzyną. Więc dlatego się zrobił taki miękki, potem się to odrywa, wpada do silnika, w silniku się kanały zatykają, to przechodzi przez łożyska wtedy, kanały się zatykają, smarowania łożysk, no i potem silnik staje, więc to są też takie między innymi przyczyny tego, że silnik może się zacząć, no nie zawsze musi się od razu cylinder zacząć, chociaż z reguły na pierwszym miejscu, bo jest temperatura, ale łożyska też się zacierają, sobie wyobraźcie sobie. Także dobra, ja teraz muszę do klienta zadzwonić, zapytać, czy zostawiamy głośny wydech dla pani, która ma dosyć już lat i jeździ sobie na nim, czy zamawiamy nowy, który będzie miał odpowiedni przelot i będzie cichy. A wracam za chwilę, zobaczymy jaką decyzję podejmie klient. Tak kochani, mam od klienta informację, że no niestety wydechu nie wymieniamy, zostawiamy ten, który był. Więc został przewiercony wydech, na którym ten motor już jedzie, ale on nie jedzie jeszcze tak jak powinien. Ja wam teraz pokażę z kamerką GoPro, jak to się muowa to rozpędza, chociaż prędkość maksymalną osiąga, ale powoli się rozpędza. I potem wam powiem, co jest przyczyną tego, że takiego zachowania tego pojazdu. Także ja zakładam teraz kask, kamerę i lecimy. To co, lecimy.
moi drodzy, widzieliście, jak się zachowuje ten skuter przy starcie i przy rozpędzaniu się pod górę, czego już nie mówię pod górę, bo już pod górę to on nie chce jechać. Nie jechał wcale, bo teraz ta moc silnika jest normalna, rozpędza się na stopce centralnej, ale nie ma mocy pod górę. Co jest za to odpowiedzialne? Dwie rzeczy. Na pewno zły olej, który tu jest nalany, bo po wywiadzie telefonicznym jeszcze z klientem doszedłem do tego i dowiedziałem się, że tam jest zwykły Orlen nalany 2T. Nie lejcie tego gówna, bo sobie zajedziecie każdy motor, dlatego ten wydech się zatkał z tego oleju, bo po prostu ten olej się nie spala do końca i będzie o tych olejach na pewno jakiś materiał, tylko ja nie wiem, czy się nie narażę w firmie Orlen, bo ciężko walczyć z państwową firmą, która nie modyfikuje czegoś kilkadziesiąt lat i twierdzi, że są za, że tak powiem, za tym, żeby nasze środowisko ochraniać. Gówno prawda moim zdaniem, powiem wam szczerze, bo ten olej dymi jak wariat, na pewno tam nie ma żadnych, że tak powiem, spraw związanych z ekologią, a tym bardziej z ekonomią, powiem wam szczerze. Także tutaj taki minus dla firmy Orlen państwowej, która wielce dba o środowisko, ale olejów czy olej nie modyfikuje. Dobra, drugą sprawą jest napęd, źle wyregulowany, zajrzymy do napędu, zobaczymy, co tam jest grane. Ok, jak widzicie, przekładnię mamy rozkręconą, rozebraną, syf totalny, ktoś wymieniał rolki. Powiem wam, wsadził tu takie rolki, one chyba mają 10 gramów, zdecydowanie za ciężkie. Ja teraz wyreguluję napęd, wsadzę odpowiednią gramaturę rolek i odpowiednie sprężyny na sprzęgło, bo są miękkie jak kupa, one muszą być twarde, twardsze zdecydowanie. Dobra, biorę się za robotę i zobaczymy, jaki będzie efekt, moi drodzy, po zrobieniu tego zabiegu i spróbujemy się przejechać, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ok, moi drodzy, skuter poskładany, olej wymieniony na motul, pełny syntetyk. Zakładam kamerę GoPro i lecimy zobaczyć, jak to wygląda. Przypominam teraz, że to jest zimny silnik, więc on będzie na początku szedł nie tak, jak powinien, ale jak już się rozgrzeje, to będzie chodziło lepiej. Także dobra, ja siadam po prostu na skuter i lecimy z tym dalej.
jak widzieliście na załączonym filmie, skuter leci ponad 80 licznikowe. Kymko ma w miarę precyzyjne liczniki, więc można przypuszczać, że ty leci. Nie mierzyłem tego GPS-em, bo no, trudno mi jechać z telefonem i kontrolować jeszcze pojazd. Chociaż wiem, że to nie jest żaden problem, ale wiecie, jak to bywa na drodze. Więc jak widzicie, na początku skuter do mnie przyjechał, jadąc gdzieś jakieś 30 na godzinę do 40 góra, to tyle się rozpędzał. Potem zrobiliśmy, że jakieś 40 jechał, że fajnie się już wkręcał nawet. A teraz mamy ponad 80. Co się na to składało? Źle wyregulowany gaźnik, niepodłączone sanie, zatkany wydech, uszkodzony zawór membranowy, regulacja gaźnika przede wszystkim. I to są właśnie takie, widzicie, niby błahe rzeczy, niby proste do zrobienia, ale z czasu mi to zajęło, powiem wam naprawdę, 2 dni przy tym skuterze na spokojnie pracowałem, można powiedzieć 16 godzin. Z tym, że jak widzicie, no, efekt pracy jest taki, jak jest. Nie kupujcie Orlenu, nie neguję do tego, że coś nie tak, ale to jest gówno, naprawdę to jest gówno. Jestem w pełni, że tak powiem, świadomy tego, co mówię. Może firma Orlen może mnie zaskarżyć, ale ja zdania nie zmienię, bo na gównie daleko się nie zajedzie, sami wiecie. Nawet bym tego do komarka nie lał, to już wcześniej mówiłem. Sam olej robi już, powoduje takie braki mocy w takim skuterze, że to głowa boli. Pamiętajcie, najlepiej pełny syntetyk do takich dozowników, żadnego sztila, żadnego oleju orlenowskiego, żadnych jakichś gówien wynalazków, których nie znacie. Lejcie sprawdzone produkty, które mają jakąś, że tak powiem, gwarancję i certyfikaty. Jak się to mówi? Ekologiczne, bo to naprawdę trzeba brać to pod uwagę. Dobra, kochani, jeśli wam się film podobał, oczywiście łapka w górę. Jeśli nie, no oczywiście łapka w dół. Komentarze proszę jakieś konstruktywne, nie jakieś jestem pierwszy czy coś pod tytułem pierwszy jestem, albo ktoś w kolejce drugi. Od razu kasuję takie komentarze naprawdę, bo to jest dzieci nada. Jeśli macie pytania, piszcie, ja postaram się w miarę możliwości odpowiadać. Moi drodzy, lewa w górę oczywiście, życzę wszystkiego dobrego. No i oby takich usterek nie było, a serwisy, które uczą się naprawiać, proponuję zasiąść, pomyśleć, sprawdzić, a potem coś działać. Pozdrawiam wszystkich.